Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jestem lekarzem z ponad 30-letnią praktyką medyczną. Moja kariera lekarska nie była całkiem przeciętna. Miałam zaszczyt między innymi powołać w tym kraju do życia program powszechnych przesiewowych badań słuchu noworodków przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wyspecjalizowałam się we wczesnej pomocy dzieciom z wrodzonymi uszkodzeniami słuchu i byłam naprawdę dobrym fachowcem, bo zapraszano mnie na wykłady i prowadzenie szkoleń na całym świecie. Musiał być więc bardzo dobry powód, żebym zrezygnowała z tej sławy i chwały i była dzisiaj tutaj z Wami. Dzisiaj podzielę się z Wami swoją koncepcją, integralną koncepcją zdrowia i choroby. Nazwałam tę koncepcję psychobiologią, chociaż wielu z Państwa pojawiło się tutaj, żeby posłuchać o totalnej biologii, recall healing, czy też może o biologice. Dlaczego psychobiologia? Dlatego, że przedstawiam znacznie szerszą koncepcję niż przedstawia ją tylko germańska nowa medycyna, totalna biologia, czyli cold, healing czy biologika. To są korzenie, na których stworzyła się ta koncepcja, ale jest to dla mnie tylko rodzaj nawigacji, która służy do tego, żeby namierzyć, jakie problemy w tej chwili w życiu emocjonalnym są najistotniejsze, jakie domagają się uzdrowienia i które z nich możemy wykorzystać do tego, żeby żyć o wiele bardziej świadomie. Jestem lekarzem i też jakąś istotną część mojej medycznej, zawodowej kariery stanowiła praca naukowa, dlatego mam taką wielką potrzebę szukania wyjaśnienia w głównym nurcie nauki teorii, które stworzone są na podstawie doświadczenia, na podstawie empirycznej. Dlatego też w czasie swoich wykładów bardzo dużą część czasu poświęcam na pokazanie, że niczego nie musimy przyjmować na wiarę, że jest wiele doniesień naukowych w głównym nurcie nauki, które potwierdzają różne elementy tej teorii. To, co innego robię też pewnie niż wiele osób zajmujących się totalną biologią, czyli co-healing, to integralne podejście do zdrowia i choroby. Ono manifestuje się na dwa sposoby. Jeden to ten, że bardzo stawiam na rozwój własnej świadomości. Głęboko wierzę, że choroba ma służyć temu, żebyśmy wyciągnęli z niej wnioski, zobaczyli, jakie niesie przesłanie, żebyśmy odważyli się wziąć odpowiedzialność za własne życie, za własne zdrowie, za własny rozwój, a nie tylko liczyli na pomoc z zewnątrz. I wreszcie jestem osobą, która nie walczy z żadnym innym podejściem do choroby i zdrowia. Jestem absolutnie przekonana, że każda z metod, czy to medycyna głównego nurtu, czy wiele różnych komplementarnych metod, zawiera jakiś fragment całej prawdy, dlatego wierzę, że łączenie różnych metod ma jak największy sens. W skrócie, bo zbyt wiele czasu nie mamy, na tyle, ile nam rama czasowa pozwala, powiem Państwu o tej koncepcji. Wszystko to, co dzieje się w naszej psychice, precyzyjniej, wszystko to, co przeżywamy w naszym życiu emocjonalnym, ma swoje odzwierciedlenie na poziomie fizycznego mózgu i przekłada się na poziom fizycznego ciała, na poziom konkretnych tkanek. Medycyna wie od dawna, że stres odgrywa ważną rolę w patogenezie chorób, czyli jako czynnik chorobotwórczy, ale nie zastanawia się raczej nad tym, jak to jest możliwe, że konkretne emocje mogą przekładać się na konkretne choroby. Pytanie to wydaje się zupełnie oczywiste, kiedy widzimy, że z powodu stresu jedni chorują na choroby trzustki, inni na choroby serca, inni jeszcze na przykład na nadciśnienie. Wrócę jeszcze do wcześniejszego slajdu. Wszystko to, co dzieje się na poziomie psychiki, ma swoje odzwierciedlenie w mózgu i tam uruchamiane są różne przekaźniki, można by powiedzieć sterowniki, które nadzorują funkcją różnych tkanek. One reagują na różne nasze sposoby przeżywania emocji. I kiedy stres jest zbyt intensywny, musi on być przełożony na poziom ciała. To jest potencjalne rozwiązanie naszego biologicznego konfliktu. Biologicznym konfliktem nazywam stres na tyle duży, że jest przeniesiony na poziom ciała. Logika biologii nie ma nic wspólnego z logiką racjonalnego umysłu, dlatego też próżno by doszukiwać się racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego z powodu takich emocji mam tę chorobę, a nie inną, jeśli odłożymy na bok cały język biologii. To język biologii właśnie mówi nam precyzyjnie, dlaczego ten, a nie inny narząd. Dla tych, którzy dotrwają z nami do końca, mam prezent w postaci przykładów pokazujących, w jaki sposób to działa. Cały problem polega na tym, że nie rządzi nami mózg świadomy. To mózg podświadomy, automatyczny, zarządza naszym życiem, podejmuje 95% decyzji, działa setki tysięcy razy szybciej niż mózg świadomy i to on decyduje o tym, jaką decyzję podejmiemy w danym momencie tak naprawdę. Czym kieruje się automatyczny mózg w naszych życiowych wyborach? Kieruje się tym, co zostało w nim zapisane, i uwaga, zostało zapisane pod wpływem emocji. Myśli same w sobie nie mają wielkiej siły sprawczej. One są, można by powiedzieć, neutralne. Tutaj na pewno chcieliby dyskutować ze mną ci, którzy wierzą w to, że pozytywne myślenie ma jakieś znaczenie dla życia. Nie ma żadnego znaczenia. To nie myśli zmieniają życie, to emocje zmieniają życie. I pod wpływem tych emocji zapisywane są nasze przekonania, które nazywamy w tej modalności programami przetrwania automatycznego mózgu. Biorą się one z kilku źródeł. Pierwsze źródło to przekaz transgeneracyjny. Wszystko to, co przeżyli nasi przodkowie, jeśli było to przeżyte pod wpływem intensywnych emocji, zapisuje się w naszej pamięci komórkowej. Drugie źródło, niezwykle ważne, to jest okres projektu celu. Okres, który obejmuje 30 miesięcy. Za chwilę pokażę to bardziej szczegółowo na kolejnych slajdach. I trzecie źródło to są własne doświadczenia. Można by rzec, że o tym, w jaki sposób przeżywamy nasze własne doświadczenia, decyduje już ten zapis z przekazu transgeneracyjnego, z przekazu rodowego i z okresu projektu celu. Można by też powiedzieć, że przychodzimy na świat z czymś w rodzaju fabrycznych ustawień, które nam mówią, jakimi emocjami reagować w jakiej sytuacji. Te emocje są uruchamiane niemal automatycznie, praktycznie automatycznie, jeśli doświadczamy jakiegoś wydarzenia w życiu. Potem nadbudowujemy je jeszcze swoimi doświadczeniami, ale często jest to uzupełnienie już tego, co mamy zapisane w naszej nieświadomej pamięci z przekazu rodowego czy z projektu celu. Programy przetrwania automatycznego mózgu, jak już wspomniałam wcześniej, zapisywane są pod wpływem emocji. I to emocje właśnie są kluczem do rozumienia, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. Dzisiaj nie musimy już tego przyjmować na wiarę, to nie jest ezoteryka, to już jest nauka głównego nurtu. Dziś wiemy, że z każdą emocją są sprzężone substancje chemiczne. W chwili, kiedy przeżywamy emocje, mózg produkuje substancje chemiczne. Wszyscy z Państwa na pewno znają hasło endorfiny, hormon szczęścia, hormon euforii. Podobnie z każdą emocją sprzężona jest jakaś substancja chemiczna. Całe nasze ciało, wszystkie nasze komórki są wyposażone w mechanizmy, które rozpoznają te cząsteczki chemiczne, te struktury, które znajdują się w błonie komórkowej, w błonach komórkowych wszystkich komórek naszego ciała noszą nazwę receptorów i one są przystosowane do tego, żeby rozpoznawać określony rodzaj substancji chemicznych, która pojawia się we krwi. Wiemy już dzisiaj, dla ciekawości dodam, że za odkrycie receptora opiatowego, który reaguje na endorfiny, czyli hormon szczęścia, zespół pani profesor Candace Pert dostał Nagrodę Nobla, więc zapewniam Państwa, że nie mamy tu do czynienia z żadną ezoteryką, tylko z głównym nurtem nauki. Wiemy już dzisiaj, tym zajmuje się inna gałąź nauki, epigenetyka, że podczas gdy dochodzi do połączenia receptora z substancją, którą on rozpoznaje, w tym z substancjami, które są wytwarzane przez mózg pod wpływem emocji, w komórce zachodzą dosłownie fizyczne i chemiczne zmiany i jedną z tych zmian jest cięcie rękawa białkowego, który otacza nasz materiał genetyczny, DNA. Informacja zawarta w DNA nie determinuje naszego życia, tak jak przez wiele lat wierzyli naukowcy. Dzisiaj już wiemy, że materiał zawarty w DNA jest wart tyle, ile warta jest jego ekspresja. Czyli informacja zawarta w genie może być odczytana tylko wtedy, kiedy ten gen jest aktywny. Cały ten proces uruchamiany pod wpływem połączenia receptora z cząsteczką, która wytworzona została pod wpływem emocji, prowadzi do cięcia tego łańcucha białkowego. Niektóre geny zostają uśpione, inne są aktywne. Jak to się przekłada na język praktyczny? Można być nosicielem genu raka piersi, dla przykładu, i nigdy nie zachorować na raka piersi, jeśli ten gen nie zostanie aktywowany przez jakiś czynnik. Do tych czynników, które aktywują geny albo je usypiają, należą też takie czynniki jak pożywienie, jak suplementy, jak promieniowanie. Jasne, i nie możemy zaprzeczyć roli wpływu diety na stan naszego zdrowia, ale wszyscy, którzy próbowali leczyć się zdrowym żywieniem, wiedzą, że do pewnego czasu to działa, a potem przestaje. Dlaczego? Dlatego, że emocje są tutaj priorytetem, dlatego, że dla mózgu emocje mózgowi przynoszą jedną z najważniejszych informacji, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. A to jest kryterium przetrwania. Jeśli nie zorientuję się, że jest niebezpiecznie, mogę zginąć. Dlatego emocje są tak ważne dla automatycznego mózgu. Wiemy już dzisiaj też, i to są też odkrycia zespołu pani doktor Candace Pert, która odkryła receptor opiatowy i mechanizm działania morfiny na komórkę, bo morfina jest zewnętrznym czynnikiem, który łączy się z tym receptorem, tak jak endorfiny. Zespół pani profesor odkrył, że są pewne obszary w mózgu, ale nie tylko w mózgu, bo także wzdłuż kręgosłupa, gdzie jest bardzo duże nagromadzenie receptorów, które reagują na emocje, że są szczególne miejsca, w których tych receptorów jest więcej niż w innych komórkach ciała. Te miejsca zostały nazwane punktami węzłowymi. Jest też taka obserwacja, że te punkty węzłowe znajdują się w mózgu przede wszystkim w tych miejscach, gdzie napływają informacje ze wszystkich narządów zmysłów. Od dawna też już wiadomo, że jest w mózgu struktura, która się nazywa siatkowy układ aktywujący, poprzez którą informacje docierają do innych obszarów mózgu. Zarówno punkty węzłowe, jak i siatkowy układ aktywujący odgrywają rolę filtra, rolę wyszukiwarki internetowej, która selekcjonuje informacje. Miliardy bitów informacji napływają do naszych narządów zmysłu w każdej minucie, a niewielka, tylko naprawdę bardzo skromna ich część jest wykorzystywana do analizy przez mózg. Te filtry, przez które mózg odrzuca informacje jako nieistotne, to są właśnie nasze programy przetrwania, to są nasze przekonania, mniej lub bardziej uświadomione. Dzisiaj też wiemy już, że został zgromadzony ogromny materiał pokazujący pewne schematy dziedziczenia traum rodowych i pewne schematy przekładania się ich na życie. Wiele lat swoich badań poświęciła na to pani profesor Schützenberger, która jest psychologiem, psychoterapeutą, przebadała wiele tysięcy przypadków, przeanalizowała tysiące genosocjogramów i wykazała w badaniach, które były przeprowadzone w sposób zgodny z zasadami naukowymi, że pewne zjawiska mają powtarzalność na bardzo wysokim poziomie istotności statystycznej i nie można ich zignorować, że są to zjawiska, które istnieją, nawet jeśli nie do końca wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć i wytłumaczyć. Dość łatwo jest nam zrozumieć, dlaczego nasze ciało ma pamięć przeżyć, które nasz pradziadek, których doświadczył nasz pradziadek, zanim się urodził nasz dziadek, ale nie bardzo już rozumiemy, dlaczego nasze ciało ma pamięć przeżyć pradziadka, które miały miejsce długo po poczęciu dziadka. To jest teoria pola informacyjnego, która jest badana w tej chwili przez wielu naukowców, którzy wyszli z głównego nurtu, widząc, że materialistyczny paradygmat nie jest wystarczający do wytłumaczenia wszystkich zjawisk, które możemy zaobserwować. Na tym slajdzie widać kilka różnych koncepcji, które odkryła pani profesor Schützenberger. Można o nich poczytać w książkach autorstwa pani profesor. Kolejne źródło i moim zdaniem mogę z całą stanowczością powiedzieć, najważniejsze to jest okres projektu celu obejmujący 9 miesięcy przed poczęciem, okres ciąży i pierwszy rok życia dziecka. W tym czasie wszystko to, co przeżyli w swoim życiu emocjonalnym rodzice, przekłada się na projekt, który potem dziecko realizuje w swoim życiu. Jest to bardzo specyficzny okres, nie mamy tutaj czasu, żebym tłumaczyła, na jakich to się zasadach dzieje, ale musicie mi Państwo zaufać, że każde poczęcie ma swój cel, nawet jeśli rodzice nie planowali dziecka. Każde dziecko dostaje swoją misję na życie, nawet jeśli jest dzieckiem z gwałtu. Wszystko to, co się działo w tym okresie, mózg automatyczny dziecka traktuje po tym jak Biblię, którą wykorzystuje do przetrwania. Są to programy, które potem rządzą naszym życiem. Wszystko tam ma znaczenie. Okoliczności poczęcia, to czy mama była zadowolona z ciąży, czy tata był zadowolony, co się działo w ciąży, jak przebiegały narodziny i tak dalej, i tak dalej. Potem gromadzimy własne doświadczenia, ale tak jak już powiedziałam, w dużej mierze to, w jaki sposób reagujemy na rzeczywistość, zależy od tego, co już zostało nam dane, czyli mówiąc znów nieco zabawnie, od naszych ustawień fabrycznych. Jak to jest, że przeżywamy bardzo intensywne emocje i nie padamy trupem z powodu tych emocji od razu? Mało tego, czasem przeżywamy intensywne emocje i wcale nie chorujemy. Otóż okazuje się, że nasz układ wegetatywny, układ, który unerwia wszystkie narządy naszego ciała, który steruje nimi automatycznie, bez naszej woli, pełni nie tylko funkcję taką, że dopasowuje stan naszego ciała do stanu zagrożenia albo do braku zagrożenia, ale też dodatkowo potrafi stabilizować pobudzenie w chwili stresu. Znów nie ma tutaj czasu na szczegółowe opowiadanie, ale można by powiedzieć, że w tym układzie jest coś w rodzaju zaworu bezpieczeństwa, który popuszcza trochę parę, żeby cały nasz układ nie eksplodował z powodu pierwszego lepszego stresu. Niestety wiemy też, że, znamy takie mechanizmy i one też są poznane przez psychologów, że nasze emocje, nasze stresy, nasze doświadczenia się kumulują w pakietach, w których zbierają się te doświadczenia, które mają podobny wydźwięk emocjonalny. I kiedy na przykład przeżywamy potem któregoś razu jakieś stresujące wydarzenie, może ono wcale nie być bardzo intensywne, ale nasze ciało reaguje kompletnie nieproporcjonalnie, nieadekwatnie do tej sytuacji, dlatego właśnie, że reagujemy wszystkimi naszymi doświadczeniami, które miały podobny wydźwięk emocjonalny. I czasami choroba może się pojawić z powodu, wydawałoby się, całkiem błahego stresu. Myślimy sobie, większe stresy w życiu przeżywałem. Te wszystkie mechanizmy są już przez psychobiologię dość dobrze poznane. Dlaczego chorujemy? Otóż ważne jest tutaj też, żeby zrozumieć pewien koncept. Każdy z nas definiuje siebie, definiuje swoją tożsamość w jakiś sposób. Najzabawniejsze jest to, że tak naprawdę my myślimy o sobie to, co nam powiedziało nasze otoczenie i tym, co dostaliśmy od naszych przodków i od naszych rodziców z projektu Celu. My się zaczynamy z tym w pewnym momencie utożsamiać. Problem polega na tym, że kiedy zaczynamy siebie mieć swoją tożsamość, u dzieci to bardzo ładnie widać. To jest ten moment, kiedy dzieci nie mówią już o sobie w trzeciej osobie, tylko zaczynają mówić o sobie ja. To jest ten moment, kiedy zaczynamy ustawiać granice między sobą i światem. I jak się Państwo domyślacie, wszędzie gdzie jest granica, może być ta granica potencjalną linią frontu dwóch wrogich obozów. I jeśli jest to, co się dzieje poza granicą naszej tożsamości, jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, jest wszystko w porządku, ale jeśli tam dzieje się coś, co nam nie odpowiada, oceniamy, że ktoś o nas źle mówi, że ktoś robi nie tak, oczekujemy od ludzi bardzo konkretnych, określonych zachowań, pojawiają się negatywne emocje. Problem polega na tym, że my zwykle szukamy winnego na zewnątrz. I to jest coś, co jest tak oczywiste dla nas od urodzenia, że mogłabym powiedzieć, jest to najtrudniejszy paradygmat, najtrudniejsza religia, którą mamy wrodzoną i w którą musimy przestać wierzyć. Prawda jest taka, że zarówno cierpienie, jak i źródło cierpienia są w nas i tylko my możemy coś z tym zrobić. Jeśli mamy za to uzyskać stan zdrowia, szczęścia i spokoju, to chyba warto zaryzykować taką zmianę w życiu. Dla ciekawostki jeszcze, skąd się biorą choroby dzieci. Niektóre choroby dzieci, na przykład wrodzone wady, czy takie choroby jak autyzm, mogą być konsekwencją traum z drzewa rodowego. Wady wrodzone są zawsze bardzo dobrym rozwiązaniem rodowych problemów. Wiele chorób dzieci, problemów emocjonalnych dzieci, na przykład problemów w szkole, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia zachowania, mogą mieć swoje wyjaśnienie w tym, co działo się w życiu rodziców 9 miesięcy przed poczęciem, w ciąży i w pierwszym roku życia dziecka. I uwaga, drodzy rodzice, jest jeszcze jedno bardzo ważne źródło. Mniej więcej do 10 roku życia dzieci są bardzo mocno połączone na nieświadomym poziomie z rodzicami, zwykle bardziej z mamą, ale tatusiowie tutaj też swoją wielką rolę odgrywają. Małe dzieci przyjmują do swojej fizyczności problemy emocjonalne rodziców, przyjmują stres rodziców, żeby rodzice mogli normalnie funkcjonować. Z punktu widzenia biologii ma to absolutnie swój sens, ponieważ przeżycie, bezpieczeństwo dziecka jest zależne od tego, żeby rodzice dobrze funkcjonowali. Jeśli rodzice są zaprzątnięci stresem, to potencjalnie nie mogą zapewnić dostatecznej ochrony swojemu dziecku, dlatego dziecko nieświadomie zupełnie przejmuje stres rodziców. Przykłady, które obiecałam na początku, pokażę na alergii, która chyba jest jedną z najpowszechniejszych w tej chwili chorób, i pokażę te przykłady na dzieciach, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób ten mechanizm chorowania dzieci funkcjonuje. Alergia jest związana z cierpieniem, z naszym stresem, który przeżywamy albo z powodu zerwanego kontaktu, albo z powodu tego, że mamy do czynienia z kontaktem niechcianym. Zerwany kontakt, co to może być? To może być zerwany związek, partner odchodzi. Niechciany kontakt, no to nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, kiedy jesteśmy w towarzystwie osoby, której nie znosimy, w towarzystwie osoby, z którą się źle czujemy. Dlaczego alergie pojawiają się w kontekście kontaktu? Ano dlatego, że one dotykają skóry i błon śluzowych i chyba dla każdego jest oczywiste, że kiedy jesteśmy z kimś blisko, to staramy się z nim być także w takim bliskim kontakcie, skóra do skóry. To jest najważniejszy kontakt między matką i dzieckiem, właśnie skóra do skóry. Dlatego tam, gdzie prowadzi się mądre porody, nie waży się i nie mierzy noworodka zaraz po wydobyciu jego z łona mamy, tylko pozwala się dziecku przytulić skórą do skóry mamy, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Ok, czyli cierpienie z powodu zerwanego kontaktu lub niechcianego kontaktu. Ale słowo alergia oznacza, wywodzi się z dwóch greckich słów, które oznaczają inny i ergon oznacza działanie, praca i reakcja. To zresztą austriacki pediatra wymyślił nazwę alergia właśnie na podstawie znaczenia tych słów, na podstawie etymologii słów allos i ergon. I to opisuje z medycznego punktu widzenia dokładnie, co oznacza alergia. Medycznie alergia oznacza inną reakcję niż być powinna. Normalnie dla większości ludzi alergen nie stanowi żadnego zagrożenia. Dla pewnej określonej grupy, dla alergików, dzieje się coś innego i ciało inaczej reaguje na alergen. Dlatego też w przypadku alergii badamy, czy nie ma tu jakiegoś związku z pracą, czy alergik jest zadowolony z swojej pracy, czy nie ma ochoty zmienić pracy, bo jest niezadowolony. I często ten motyw pracy przewija się. W przypadku dorosłych dotyczy to może ich pracy, w przypadku dzieci dotyczy to pracy rodziców. I jeszcze jeden aspekt przy alergii wart rozważenia, inna reakcja. I to znów patrzymy tutaj, podążamy tylko i wyłącznie za medyczną nazwą alergii. I dwa przykłady alergii, dwa przykłady u dzieci. Dziewczynka 12-miesięczna zjadła mandarynki i pojawiły się na policzkach czerwone plamy. Wcześniej jadła te owoce i nie miała żadnych alergii. Co się wydarzyło, że nagle zaczęła mieć alergię na mandarynki? Była to taka sytuacja, że odwiedziła mamę siostra rodzinę, przyjechała z dzieckiem i to dziecko podczas pobytu dostało biegunki. Kiedy mama tę wiadomość usłyszała, jej córeczka jadła mandarynkę, mama się przestraszyła, że jej córka może też zarazić się biegunką. Czyli przeżyła taką sytuację, lepiej niech oni się stąd wynoszą, bo zaraz stanie się coś złego. To jest niechciany kontakt. Goście wyjechali, a w tym czasie, kiedy mama przeżywała ten stres, trzymała dziecko na rękach i przytulała policzek do policzka. Kiedy goście wyjechali, stres minął, ale zostało wspomnienie zagrożenia, bo alergen informuje o tym, że jest takie zagrożenie, które było przeżyte już jakiś czas temu. Stąd pojawia się reakcja, kiedy znów pojawia się alergen, mimo że tamto zagrożenie już dawno nie istnieje. I inny przykład dziewczynki, która od urodzenia ma łojotokowe zapalenie skóry, jest to rodzaj egzemy, od 3. miesiąca życia i jest to historia mamy. Historia mamy, która przez całą ciążę była w wojnie z siostrą męża, a w trzecim miesiącu ciąży miała miejsce bardzo przykra sytuacja, kiedy można by powiedzieć, że cała rodzina męża napadła na nią i ona stała właściwie, powiedziała, czułam się tak, jakbym była przyparta do muru. I kiedy zapytałam tą panią, a jakie jest wyjście, kiedy jest pani przyparta do muru, osaczona, jak można z tej sytuacji wyjść? Ona mówi, no tylko chyba się wyślizgnąć. I jej dziecko w trzecim miesiącu życia, ciało dziecka odtworzyło sytuację z trzeciego miesiąca ciąży i pojawiły się śliskie zmiany alergiczne na ciele. Nie muszę chyba zapewniać, że i w jednym, i w drugim przypadku to śledztwo zakończyło się sukcesem. Obie dziewczynki pozbyły się alergii bez leków, bez maści i bez żadnych innych dodatkowych działań. Tyle tytułem rozbudzenia w Państwu ciekawości, a teraz powiem, czego może psychobiologia Was nauczyć. Po pierwsze, psychobiologia tłumaczy, jak zapadamy na choroby, czyli bardzo szczegółowo pokazywane są wszystkie mechanizmy chorowania. Nie tylko te sytuacje, kiedy zapadamy na chorobę, bo przeżyliśmy rzeczywiście bardzo dramatyczny wstrząs, ale także wszystkie możliwe warianty. Pokazuje, w jaki sposób analizujemy linię życia, jak analizujemy projekt celi, jak analizujemy drzewo rodowe, żeby zobaczyć wszystkie elementy układanki składające się na to, dlaczego teraz, w tej chwili chorujemy na tę chorobę. To jest właśnie kolejne wytłumaczenie psychobiologii, dlaczego ta, a nie inna choroba. Psychobiologia też pokazuje, w jaki sposób przebiegają poszczególne fazy choroby, jakie objawy pojawiają się w poszczególnych fazach choroby i dzięki psychobiologii możemy też się dowiedzieć, jak ta wiedza na temat przebiegu choroby może nas wesprzeć w procesie zdrowienia. To, co dla mnie jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, to jak zrozumieć przekaz choroby i co z nim dalej zrobić, i jak wykorzystać to do własnej przemiany, do bardziej świadomego życia. Tak naprawdę zdrowienie jest tu tylko bonusem w całej dobrze przeprowadzonej pracy i powiem Państwu, że najmniejszych efektów spodziewam się zawsze u tych, którzy stawiają sobie za cel wyzdrowienie, dlatego że oni nie są ukierunkowani na zrozumienie tego, co choroba dla nich niesie. Cel, jeśli stawiamy sobie za cel wyzdrowienie, to zwykle ten cel jest formułowany od, czyli chcemy wyzdrowieć, bo boimy się śmierci, bo boimy się cierpienia, bo boimy się bólu, kalectwa. To nie jest dobrze sformułowany cel. Wyzdrowienie jest prezentem w nagrodę za dobrze wykonaną pracę. Dla kogo jest psychobiologia? Uwaga, zobaczcie, że nie ma tutaj punktu dla tych, którzy chcą wyzdrowieć. Przed chwilą powiedziałam, że w mojej koncepcji zdrowienie jest tym czymś, co dostajemy, to przychodzi samo, kiedy zrozumiemy, skąd się bierze choroba. Zapraszam wszystkich do studiowania psychobiologii, którzy zadają sobie pytania, kim jestem, dokąd zmierzam, jaki jest sens mojego życia, czy mogę bardziej kreować świadomie swoje życie, jeśli tak, to w jaki sposób, jak to robić, jakie są klucze do tego, żeby świadomiej żyć. I wreszcie zachęcam gorąco Państwa do tego, żeby nie patrzeć na chorobę jak na wroga, tylko jak na posłańca, który mówi weź odpowiedzialność za swoje życie. Popatrz, zrozum, jak to można zrobić, zobacz, co doprowadziło Cię do tego, do sytuacji, w której dzisiaj żyjesz i zobacz, co możesz dobrego zrobić dla siebie w tej sprawie, jakie możesz dobre wnioski wyciągnąć. Gdzie możemy uczyć się psychobiologii? Zapraszam do Akademii Psychobiologii, tych, którzy chcą studiować długoterminowo, jest forma stacjonarna i jest forma online, każda z nich ma swoje zalety. Zapraszam też na szkolenia otwarte, w tej chwili szkolenia otwarte moje organizuje wydawnictwo Virgo w Warszawie i Eufonia we Wrocławiu. Na ich stronach internetowych można znaleźć informacje. Na tym slajdzie widać strony internetowe, gdzie znajdziecie wszystko o szkoleniach z psychobiologii i o wykładach otwartych, i o webinarach, i o akademii, zarówno stacjonarnej, jak i akademii online. Zapraszam również na fanpage Wielka Akademia Psychobiologii i Hakuj Zdrowie. Okay. Czas na pytania. Pani Kasia pyta o pamięć komórkową. Nie, nawet nie pyta, to chyba jest komentarz. Pamięć komórkowa, piękne przykłady. Inna pani Kasia zadaje pytanie. Ostatnio zaczęłam pytać moje obolałe ciało, co chce mi przekazać. Przestałam chcieć uwolnić się od bólu, a raczej zrozumieć, jak dalej żyć, co w sobie zmienić. Okej, to znów komentarz, to nie jest pytanie. Pani Dorota pyta o choroby autoimmunologiczne. Choroby autoimmunologiczne mają, niezależnie od tego, w jakich narządach się manifestują i w postaci jakich chorób, bo wiemy, że to jest dość duży worek i może to być na przykład Hashimoto czy choroba wasedowa. Wystarczy popatrzeć, jedna tarczyca, dwie różne choroby autoimmunologiczne. One mają pewien swój wspólny wątek i zwykle szukamy, czy w okresie projektu celu nie był postawiony jakiś warunek. Na przykład tata powiedział do mamy, nie zabezpieczyłaś się, to teraz będziesz sobie sama wychowywać dziecko. Albo mama powiedziała do taty, jak jeszcze raz mnie tak potraktujesz, to się z tobą rozwiodę. Zawsze szukamy gdzieś warunku w okresie projektu celu, natomiast w zależności od tego, od określonej, jakiego narządu dotyka ta choroba, szukamy też konfliktów biologicznych związanych z konkretnym narządem. Okay, następne pytanie. Uciekło mi. Stres w ciąży, porzucenie przez ojca dziecka, nowotwór mamy, ojej, ucieka mi ten tekst, i u mnie gen rakowy. Czy ja mam jakiś wpływ na swoje zdrowie i na to, jakie będzie moje dziecko, czy wszystko jest zapisane, jak to zmienić? Pani Asiu, mówiłam na samym początku, informacja zawarta w genach nie determinuje naszego życia. Możemy zmienić wszystko, tylko musimy zrozumieć, co domaga się uzdrowienia. Tak naprawdę to, co jest gdzieś tam zapisane z przekazu transgeneracyjnego, czy z okresu projektu celu, czy dostaliśmy to w genach, to wszystko przejawia się w naszym życiu i my mamy do tego dostęp, nawet jeśli nie znamy konkretnie źródła, skąd to pochodzi. Dostęp mamy do tego poprzez sposób, w jaki reagujemy na różne wydarzenia w życiu i poprzez pracę ze sposobem naszego reagowania, poprzez zrozumienie, dlaczego szukamy w tym obszarze życia właśnie winnych naszego cierpienia na zewnątrz, a nie w środku, możemy kompletnie zmienić swoje życie. To tak naprawdę jest istota wszystkich form pracy nad własnym rozwojem, rozwojem osobistym czy rozwojem duchowym. Analizując to z punktu widzenia psychobiologii, jesteśmy w stanie precyzyjnie namierzyć, czym zająć się w pierwszej kolejności, żeby ten temat w naszym życiu się nie propagował w taki sam sposób, jak w życiu naszych przodków. Pani Agnieszka pyta, czy jak już poznamy przyczynę choroby, dowiemy się, skąd się wzięła, to co wtedy? Jak sobie z tym poradzić? Co zrobić z tą wiedzą? Okay. Czasem jest to tak, że samo uświadomienie sobie jest tak uwalniające, że choroba mija. Nie dotyczy to raczej chorób takich jak nowotwory, ponieważ one są zwykle efektem przeżytych wielu różnych traum i samo uświadomienie sobie nie zawsze bywa wystarczające. Poza tym w takich chorobach zwykle mamy kolejne emocje, które się pojawiają, związane ze strachem przed śmiercią, ze strachem przed kalectwem, pojawia się wiele wątpliwości itd., itd. Ale wiele chorób, takich jak na przykład zapalenie gardła, zapalenie pęcherza, takich, które dzieją się na bieżąco, może minąć bardzo szybko tylko z powodu uświadomienia sobie, co takiego przeżyliśmy. Ale tak naprawdę sens pracy jest wtedy, kiedy zrozumiemy cały schemat, dlaczego reagujemy w ten sposób, co to jest za program, co ten program pokazuje. I dysponujemy wieloma różnymi technikami, które pozwalają nam pracować z tymi programami. Jedną z ulubionych technik moich jest praca techniką uwalniania z emocjami. Techniką uwalniania według Davida Hawkinsa. Pani Karolina pyta, czy jest jakiś inny sposób pracy z projektem celem w sytuacji, gdy rodzice nie chcą przekazać, nie pamiętają tego, co nas z punktu psychobiologii interesuje. Jasne, często rodzice chronią nas przed różnymi informacjami z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że im się wydaje, że nas ochronią, nie opowiadając nam o tym, czyli robią to dla naszego dobra, a drugi powód, chyba częstszy, jest taki, że boją się, że ich zaczniemy obwiniać za jakieś nieszczęścia w swoim życiu. To wcale nie rzadkie, że rodzice nie wyznają nam całej prawdy, ale jeszcze raz mówię, nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni, ponieważ dysponujemy możliwością obserwacji naszych schematów życiowych, naszych negatywnych reakcji na różne sytuacje. I one nas pośrednio doprowadzą do tego, co miało miejsce w drzewie rodowym czy w projekcie celu, nawet jeśli nie dostaniemy na to bezpośrednich dowodów. Nie musimy ich mieć, my nie musimy znać tych faktów. Mamy coś bezcennego, mamy swoje emocje, które są kluczem zarówno do choroby, jak i do wyjścia z choroby. ABC, tak, czyli ktoś, kto nie chce się nam przedstawić z imienia, pyta, czy choroby zawsze oznaczają to samo, w sensie ta sama choroba u dwóch różnych osób oznacza to samo. Tak, mówimy o czymś takim jak biologiczny niezmiennik, czyli na ten sam zestaw emocji, na całym świecie każdy człowiek zareaguje tą samą chorobą, ale jest to troszkę bardziej skomplikowane. Ja w tej chwili mam dość bogatą praktykę swoją osobistą, bo mam za sobą konsultacje z ponad 1000 pacjentów i wiem, że czasami nie jest to aż tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. Innymi słowy, są ludzie, którzy kupują sobie leksykon Gilberta Renault, zaglądają temat taka i taka choroba, konflikty biologiczne i próbują zrozumieć, dlaczego zachorowali. Czasami ten stres, który aktywował chorobę, ma tylko jakąś niewielką wspólną część z wydarzeniami, które miały miejsce wcześniej. Czasami też się zdarza tak, że wydaje się, że pozornie ten rodzaj stresu nie powinien wywołać tej choroby. Dopiero zrozumienie całej układanki, całej tej osi skondensowanych doświadczeń pokazuje nam, że jest w tym pełna logika. Dlatego też warto jest uczyć się psychobiologii, warto się uczyć rozpoznawania tych mechanizmów, ponieważ czytanie tylko treści konfliktów biologicznych z leksykonu może być, a właściwie zapewniam, że jest niewystarczające do tego, żeby pójść w życiu dalej. Jarosław pyta, co jest przyczyną otyłości w rodzinie, poza niewłaściwym odżywianiem. Są ludzie, którzy jedzą jak smoki, są szczupli, a u mnie czy zdrowo, czy niezdrowo. I tak wszyscy otyli. I pytanie, czy chodzi tu o geny. Jeśli chodzi o otyłość, to jest dość rozległy temat i jedno, co mogę powiedzieć, może nie macie ciała takiego, o jakim marzycie, ale zaufajcie, macie takie, jakiego potrzebujecie. Jeśli mój mózg jest przekonany, że potrzebuje kilogramów, to zrobi 5 kg z 500 kalorii dziennie. Możemy katować się zdrowymi dietami i nie chudnąć. W ubiegłym tygodniu była u mnie pani, która powiedziała: jestem na diecie 500 kalorii, od 2 tygodni nie schudłam nawet 5 deko. Tam jest wiele grup konfliktów biologicznych. Tłuszcz pełni funkcję ochrony, tłuszcz potrzebny jest do tego, żeby zwiększyć naszą objętość, bo musimy zademonstrować siłę. Jeśli mamy potrzebę kontrolowania wszystkiego w życiu, to mózg też powiększy naszą objętość, bo w ten sposób mamy większe możliwości. Sprawiając, jakby mózg przekłada potrzebę bycia silnym na bycie dużym. Jest cały wykład jednodniowy o zaburzeniach odżywiania i o nadwadze, i ja w pewnym momencie byłam już na tyle sfrustrowana, jak pojawiła się cała lista kolejnych osób z nadwagą u mnie, a nie jest to temat na jedną konsultację, że przygotowałyśmy z przyjaciółką letni, tygodniowy warsztat, gdzie przez 7 dni w tygodniu będzie praca z różnymi grupami konfliktów poświęconymi nadwadze. Nie chodzi tu o geny. To są programy, z którymi można pracować. Na mojej akademii miałam studenta, który w 3 miesiące pozbawił swoje ciało 30 kg balastu tylko dlatego, że pracował ze swoimi programami, które trzymały kilogramy. Amelia, szukam różnych specjalistów rozwiązania dla zaburzeń, które mnie dotykają. Torbiele tarczycy, torbiele w piersiach, torbiel czekoladowa, jajnik, 2 mięśniaki. Trądzik po 36 roku życia, ostry, żaden specjalista, ginekolog, endokrynolog nie potrafi tego spiąć w jedno, a ja podświadomie czuję to podłoże hormonalne złożone, ale jak to ruszyć? Okej, jest tu dużo tematów w istocie. Ja popatrzyłabym na grupy konfliktów dotyczące i tarczycy, i piersi, i jajnika. Poszukałabym wspólnego mianownika. Jeśli jest tak dużo torbieli w różnych miejscach ciała, mogą one świadczyć o tym, że trudno jest nam, pani, rozstać się ze swoimi emocjami, że trudno jest pani uwolnić do końca urazę w różnych obszarach życia i te torbiele są niejako taką malutką pamiąteczką po tym, co pani przeżyła. To jest bardzo duże uproszczenie. Tu jest bardzo wiele różnych tematów, których trzeba dotknąć każdego z osobna. To nie jest możliwe w tak krótkim czasie. Czy wcześniactwo jest już konfliktem między mną a matką? Pyta pani Ewa. Pani Ewo, konflikt, może tak, są zawsze dobre powody, dlaczego dziecko rodzi się wcześniej, jeśli o to pani pyta. Niekoniecznie musi mieć to związek tylko z emocjami matki. Czasem na przykład w rodzie jest jakaś historia dziecka, które zmarło przy porodzie dlatego, że było duże. I wtedy jest przekaz rodowy taki, żeby urodził się wcześniej, bo jest większa gwarancja, że dziecko przeżyje. To jest jeden z możliwych powodów wcześniactwa. One oczywiście mogą też mieć miejsce w projekcie celu, czyli w tym, co się działo w życiu rodziców. Ale samo wcześniactwo też potem ma swoje reperkusje w życiu dziecka z powodu tego, że takie dziecko leży w inkubatorze, takie dziecko jest odizolowane od mamy i mamy tutaj bardzo wczesny konflikt separacji, który niesie swoje konsekwencje w dalsze życie. A więc jest powód jakiś dobry, dlaczego dziecko rodzi się przedwcześnie, i potem są też skutki tego przedwczesnego narodzenia. Pani Kasia mówi, że ma dziecko adoptowane w 3. roku życia, nic nie wie o jego przeszłości. Dziecko przechodziło sepsę, choruje na gardło. Rozumiem, że pyta pani, czy możemy coś dobrego zrobić dla dziecka, którego historii nie znamy. Pracowałam z dziećmi adoptowanymi, kilkoma, z bardzo dobrym efektem. Na podstawie tego, co się działo w życiu dziecka, po prostu dedukowałam, jaka to może być historia z przeszłości. Nie zrobimy dziecku krzywdy, opowiadając nieprawdziwą historię. Ona po prostu nie zadziała. Jeśli odnajdziemy właściwą, to dziecko uwolnimy z problemu. Ale uwaga, proszę pamiętać, że pani jest dla dziecka adoptowanego mamą i pani dziecko bierze pani bieżące konflikty, więc proszę się zastanowić, czy bóle gardła dziecka nie są emocjami pani. Bóle gardła mogą mówić, anginy, o tych niewyrażonych emocjach, o zatrzymanych emocjach. Nie powiedziałem tego, co chciałem swojej szefowej, na przykład. Zatrzymałem to, bo nie wypadało. Czyli nie musimy znać historii dziecka, możemy ją spróbować odtworzyć. Nie zaszkodzimy dziecku, jeśli opowiemy niewłaściwą historię. Jeśli opowiemy właściwą, pomożemy dziecku. Pani Ewa pyta o choroby skóry, na przykład łuszczyca. Tak sobie ją mam i mam w jednym miejscu. Okay. Przy łuszczycy szukamy konfliktu podwójnej separacji. Na przykład dziecko bardzo przeżywa, że rodzice się kłócą albo rodzice się rozwodzą. Jeden z możliwych przykładów, gdzieś tam w historii, w linii życia. Zawsze, tak jak w każdej chorobie, szukamy wszystkiego, co się wydarzyło w pani życiu, wszystkiego, co się wydarzyło w projekcie celu, i czasem też mogą być dobre uzasadnienia w rodzie. Na przykład ktoś został zesłany na roboty jako młoda dziewczyna i cierpiał podwójną rozłąkę z rodziną i z krajem. I gdzieś tam może głęboko sięgać ten program rodowy. W przypadku wszelkich zmian skórnych zawsze patrzymy na główny aspekt tej, a nie innej choroby. Na przykład, czy jest to łuszczyca, która nie jest chorobą alergiczną, czy jest to alergiczna choroba skóry. I zawsze patrzymy też na miejsce, w którym pojawiają się zmiany, bo to miejsce też niesie dla nas informacje. Dlaczego dłonie, dlaczego stopy, dlaczego brzuch. To miejsce daje nam dodatkowy wgląd w treść konfliktu biologicznego, który przeżywa dana osoba. Ostatnie pytanie. Pytań jest bardzo dużo, ale rama czasowa jest jaka jest. Czego przyczyną są tłuszczaki na ciele. Pani Magdalena pyta, Pani Magdo, tłuszczaki to znów problem wielowątkowy, ale pierwsza rzecz, która nasuwa się, kiedy myślimy o tłuszczakach, że stanowią one rodzaj ochrony w tym miejscu, w którym powstają. Patrzymy też wtedy symbolicznie na okolicę ciała, w której to powstało. Czy to jest ręka, czy to jest łopatka, czy to jest noga. Jeśli jest wiele tłuszczaków, patrzymy na to, w których okolicach ciała one powstały i co ta okolica ciała nam, jaką informację nam niesie. Ja wiem, że Państwo macie niedosyt, my za sekundę kończymy i prośba jest taka, jeśli macie dodatkowe pytania, tylko proszę, nie dotyczące konfliktów biologicznych, na takie nie odpowiadam, nawet nie zadam sobie trudu, żeby napisać, że przepraszam, nie odpowiem. Natomiast jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące szkoleń, warsztatów wyjazdowych, akademii, możecie zadawać pytania na adres biuromałpa.wedika.pl i pytać na stronie Hakuj Zdrowie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia na szkoleniach.